Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcę Wam zaprezentować, jak zdobyć dojście do Blue Djina, raczej zdobyć Blue Djin Questa, tak żeby zdobyć możliwość handlowania z Djinami. Pierwszą misją jest udanie się, znalezienie Melchiora w Ankrachmun i napisanie do niego He word of greeting yes. Jest czasami trudno go znaleźć, ale no bo nie chciałem na to tracić czasu. Wchodzimy tutaj. Piszemy do nie, nie możemy do niego pisać hi, tylko piszemy te słowo. Djani hak. Hi. Passage. Yes. Yes. Udajemy się do NPC Bokwesa i pytamy go o misję. Teraz należy się udać do Kazordon po pewną książkę. Tutaj Wam zostanie zaprezentowana od razu droga na Darashię. Tutaj będę musiał, niestety nie będę mógł nagrywać tego w ciągu, bo będę musiał potrzebne rzeczy na rzecz questa po prostu se przesłać albo kupić, tak więc no w Kazordon zaraz po tym, jak zdobędę cookbooka, którego należy później oddać Djinowi, po prostu wznowię nagranie z miejsca od tego Djina, żeby po prostu było to jakoś, będzie to na pewno w miarę jakieś logiczne i będzie można bez problemu na podstawie nagrań zrobić questa. Blue Djin jest łatwiejszy do zrobienia, a Green Djina zrobię knightem, bo po prostu no knightem troszkę łatwiej jest. Knightem trochę łatwiej mi tam będzie to się z tym uporać. Tutaj już coraz bliżej Darashi jesteśmy. Tutaj będziemy musieli mieć od razu będziemy musieli chyba setiket w Kazo kupić. Prawdopodobnie mi się już skończył, ale nie jestem pewien. Tutaj wkrótce jeszcze będę musiał sobie zrobić questy na scyzoryk, na paladyn, ma aktualnie 53, a knight 50 level. To jest zaraz do Kazo. Hi. Kupujemy bilet. Od razu lepiej tutaj napisać do tej pani, żeby się upewnić. Tutaj będzie nasza. Hi. Chimera. Myryza. Chimaryza. Kuk. Coś źle musiałem napisać.
Hello. Maryza. Nie wiem, o co tutaj chodzi. No muszę zerknąć. Hi Maryza. Hi Maryza. Litera. Cookbook. Jest. I z tą książeczką udajemy się z powrotem do Gina. Ja tu zrobię cięcie i znowu nagranie u Gina. Tak więc zaraz będę kontynuował misję.